Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright Ace Attorney. W poprzednim odcinku wezwaliśmy na salę znowu naszego Tigre i wskazaliśmy mu już praktycznie chyba dwa, jak nie trzy? Chyba trzy razy wskazaliśmy mu kłamstwo w jego zeznaniach. Nie wiem, jak nadal go przesłuchujemy, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jak już go... W sensie, ja rozumiem, bo nie mamy z drugiej strony za bardzo innych świadków. Ale, wskazując mu już tyle nieprawidłowości i tyle kłamstw, bezpośrednio kłamstw, mam wrażenie, że można by wobec niego znowu, tak samo jak wobec Armstronga, wrzucić sprawę o krzywoprzysięstwo, tylko że pewnie tego sędzia nie zrobi, bo pewnie w momencie, gdy tylko powie krzywoprzysięstwo, będzie musiał się schować pod biurko znowu. Natomiast teraz mamy teoretycznie ostatnie testimony, witness testimony. I próbuję teraz wyjaśnić, ile pożyczył, jak pożyczył i tak dalej Glennowi. I see the principal amount you loaned to Mr. Elk was 50,000. Czy on naprawdę wziął mu 100% tej kwoty dodatkowej. Widzicie, to co mówi. Yeah, well, he's got the week to take into account. Interest builds up fast, you know. To jest właśnie to, co mówiłem na przykład o pożyczkach chwilówkach. Nie wiem, czy one są nielegalne w Polsce, czy je jakoś tam uregulowano, ale były ogromnym problemem, jak wspominałem. Na początku lat 2000. Tak, właśnie. To jest praktycznie 100% tego, co pożyczył. Właśnie, potrzebowałem koca, ponieważ robi się powoli zimno. The repayment deadline was December 3rd. Czyli co? Czyli to nie była pierwsza jakby data spłaty, jeśli dobrze rozumiem. He got that half a million just in time. Czy on właśnie pokazał nam ten... Czy on właśnie pokazał ten bilet, ten los? Czy on go ukradł po prostu? Czy on się teraz przyznaje do tego, że on ukradł ten los? Czy on tylko po prostu na niego wskazał jako, że ej, czy go nie pokazał? Bo zwyczaj jeśli przedmiot się pojawia, to albo jest on wspomniany bezpośrednio i mamy go na przykład w nie wiem, gdzieś go tam widzieliśmy i tak dalej, no tutaj był pokazany i zastanawiam się, czy on go pokazał, czy nie, ale chyba nie. Skoro nie zostało to wyjaśnione, nie wskazał na to nikt inny. Zobaczcie, jest naprawdę chłodno się robi, więc ten kocyk będzie potrzebny. Typowy kocyk Lepka. Lepki kocyk, jak się to mówi. Oczywiście nie będziemy go znowu naciskać, nie będziemy naciskać na wszystko, absolutnie. Okej, spróbuję myśleć na to, co nam o tym powie. Maybe I should push a little on this. Ask how things would have been. Czy... Ask about what Maggie did. Powiem szczerze, że wolę myśleć na to, what Maggie did. Ponieważ on tego nigdy nie wyjaśnił. Dostajemy karę za to. Okej, okay, tak, czyli po prostu uciekł ze względu na policję, co w sumie przyznaje się do popełnienia przestępstw, no ale cóż. Okej, okay, proszę bardzo. Będzie musiał zmienić to nieco. I
Thanks to what she did, my business with that kid was over. No jeszcze raz muszę nacisnąć i zaryzykuję. It was there to get my 100,000 bucks back. Okej, okay, wydaje mi się, że tutaj. Other than recouping his loan, Mr. Tigre had no motive for killing the victim. Chciałbym, żeby to zmienił, żeby ją zmienił. Żeby to dodał, czy cokolwiek. I was after the $100,000, I didn't have no other reason to kill the guy. Czy ja mogę teraz spróbować rzucić to? The MC Bombera? Zobaczymy. Spróbujmy w takim razie. Wydaje mi się, że teraz mówiąc o tych 100 tysiącach będzie mi łatwiej tego użyć. Mamy to. Mamy to, proszę bardzo. Czemu w takim razie wziął tę płytę, prawda? Czy naprawdę nie wiem, że nawet nie wiem, czym jest komputer, aż mnie zmuliło w tym momencie. Nie wiem, czy do końca nie wytłumaczenie sędziemu, co to jest komputer, jest odpowiednie, szczególnie, że wiem, że są sędziowie, którzy muszą mieć wyjaśnione pewne elementy nawet w sądzie i które są naprawdę podstawowymi elementami, jeśli chodzi o kwestie technologiczne. I to tak naprawdę podstawowe elementy. I to jest czasami troszkę straszne, no ale cóż. Wydaje mi się, że jest to po prostu bardzo, bardzo potrzebne mimo wszystko, żeby mu wytłumaczyć co, jak, gdzie i dlaczego. Ale jak bym miał wytłumaczyć, czym jest komputer, to byłoby to bardzo, bardzo ciężkie zadanie, myślę, oprócz określenia tego urządzeniem, które ma pewien system operacyjny. Urządzenie elektroniczne, które posiada system operacyjny, dzięki któremu możemy wykonywać różne zadania. Od biurowych przez rekreacyjne i tak dalej, i tak dalej. Nie umiałbym tego inaczej określić. To jest taki bardzo, 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 moi drodzy, taki shit talk trochę, ale nie miałbym innej definicji sensownej. Nie musielibyśmy oczywiście też wyjaśnić, że to jest, oprócz stwierdzenia, że to jest urządzenie elektroniczne czy sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym, dzięki któremu można wykonywać zadania biurowe i używać go do przeglądania internetu, używać go do przeglądania internetu, tak. Zażywać dzięki temu rozrywki, czy używać różnych programów rozrywkowych, czyli między innymi gier. Oglądać filmy, nie wiem, urządzenie wielofunkcyjne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdybym taką definicję podał, to równie dobrze ktoś mógłby mi wskazać, że ej, telefon to jest to samo, tak, to komputer. Więc musiałbym jeszcze wspomnieć, że na przykład komputer osobisty jest niezbyt mobilny, czy znacznie mniej mobilny, ma duże gabaryty, urządzenia peryferyjne i tak dalej, gdzie powoli by to odchodziło od na przykład definicji na przykład konsoli, ale jak również telefonu, jak i również telewizora. Rzeczywiście, w wypadku konsoli i telewizora nie ma za bardzo mowy tutaj o rzeczach biurowych, o wykonywaniu zadań biurowych. Przy telefonie jeszcze się da. Przynajmniej bardzo wiele, tak? Telefon to jest praktycznie troszkę znacznie okrojoną wersją komputera, a tak naprawdę telefony i komputery są bardzo bliskie sobie. No i tak naprawdę mógłbym też powiedzieć, że komputer osobisty i laptop wtedy. Jedyna różnica między nimi jest taka, że laptop jest znacznie bardziej mobilny, tak? Jest lżejszy, jest zasiany z baterii, więc musiałbym dodatkowo dać definicję, że komputer musi być na stałe zasilany z jakiegoś źródła energii pokroju gniazdko bądź zapasowa bateria, która jest osobno poza urządzeniem.
To nie jest bezpośrednio wbudowana w urządzenie, ponieważ inaczej wtedy byłby to cały czas laptop. Wiecie co? To może zabrzmieć śmiesznie, że ja tak mówię o tych definicjach, ale paradoksalnie, prawnie, to jest tak mega ważne, żeby mieć definicje wpisane odpowiednio, ponieważ jeśli nie macie do odpowiedniej definicji, możecie bardzo, bardzo łatwo stracić pieniądze, albo narobić sobie kłopotów, albo z nich wyjść używając kruszków prawnych, czyli właśnie tych definicji, które nie są zapisane odpowiednio. Weźmy na to troszkę coś innego, czyli Formuła 1, gdzie mamy pewien szereg zasad, gdzie są pewne rzeczy określone w konkretnymi słowami. I na przykład w tamtym roku, w tym mamy 2023, w tamtym roku, w tamtym sezonie, w sumie powinienem było określić, Aston Martin, ponieważ była nowa jakby rewizja bolidów, one zostały zmienione zasady a propos tego, co, jak, gdzie i kiedy w tych bolidach, czego używać, czego nie używać, jak to ma wyglądać, są pewne po prostu restrykcje. I jedną z restrykcji dotyczących tylnego skrzydła, tylnego spoilera, był jego wygląd i jego zakrzywienie. Ale to opis tego zakrzywienia był na tyle niewystarczająco precyzyjny, że Aston Martin, czy jeden z zespołów, stworzył skrzydło, które zamiast mieć zakrzywienie takie łuk, udało im się stworzyć zakrzywienie, które było szło do góry, miało bardzo ostry, taki jakby praktycznie półkolisty kształt i potem szło w dół. Dlaczego to jest ważne? Ze względu na aerodynamikę i efekty, które były spowodowane przez to skrzydło. Pewnie więcej możecie zobaczyć na jakichś kanałach związanych z właśnie Formułą 1, które się tym zajmują, głównie anglojęzycznych. Myślę, że spokojnie anglojęzycznych znajdziecie, ponieważ ja kojarzę, że widziałem przynajmniej dwa te materiały. Tam nie wiem jak z polskojęzycznymi kanałami, ale osobiście mocno polecam. Bardzo interesująca sprawa właśnie i to jest jedna z tych rzeczy, gdzie mówię, wyjaśnienie tego musiało być bardzo, bardzo konkretne i bardzo precyzyjne. Jeśli miałoby to być w ogóle już wyjaśnienie takie prawne, które miało być zapisane i być poprzez komputer, rozumie się, tak? Ponieważ uwierzcie mi, jest tak bardzo dużo niejasności w aspektach prawnych niejednokrotnie, że wskazanie coś takiego może nam uratować skórę teoretycznie w niektórych wypadkach, czy pozwolić nam na zrobienie rzeczy, które moralnie są wątpliwe, ale dzięki temu, że prawo nie jest dobrze napisane, są teoretycznie legalne, jeśli odpowiednio je uargumentujemy w sądzie potem i zakładam, że doszłoby do rozprawy, że one cały czas się zmieniają, tak samo prawo się cały czas zmienia. Po prostu trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o używanie słownictwa. To jest troszeczkę jak piszemy pewne zasady dla komputera, tak? Które porty można otworzyć, dajmy na to, w naszym firewallu. I dla kogo, i przy pomocy jakiego protokołu, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli powiemy, okej, otwórz mi te porty, to nagle się okaże, że to otwieram je na przysyłanie danych i na wysyłanie danych, tak? Albo zablokuj mi dane porty, okej, blokuję na wysyłanie i przesyłanie danych, nie ma problemu, hej, tak? Jeśli nie określimy konkretnie zasad, albo dajmy na to w programie mamy, jeśli warunek A zostanie spełniony, jeśli warunek B zostanie spełniony, jeśli warunek C zostanie spełniony, a nagle się okazuje, że warunek C jest tylko częściowo prawdziwy, dlatego że jest jeszcze pewien warunek pod warunek C, czyli warunek D, który musi to spełniać i inaczej, wiecie, przy trzech warunkach by coś już przeszło, a ten czwarty warunek i pomimo tego, że czwarty warunek nie zostałby spełniony i tak by to przeszło, dlatego musimy mieć bardzo, bardzo konkretne definicje i bardzo konkretne też wymogi w wypadku tworzenia programów komputerowych. Nieważne. To jest taka jedna rzecz, którą trzeba po prostu mieć mega w głowie, jeśli tworzymy cokolwiek i również rozmawiamy na przykład z ludźmi w korporacjach, czy w ogóle z ludźmi, którzy są naszymi klientami, którzy definiują nam te wymogi. Trzeba być bardzo, bardzo konkretnym i bardzo się czepiać pewnych rzeczy. Objection. Nie powiedziałbym, że on ma poor fashion sense. Moim zdaniem fajnie wygląda w tym ubraniu. W sensie tigre. Needed the money back then. O, czyżbym miał mu udowodnić... Czyli on ten program ukradł, żeby zapłacić za operację. Czyli ona dostała operację... Ona była w szpitalu 4 miesiące, a to wszystko miało miejsce miesiąc temu. Czy się mylę? Czy ta cała rozprawa, czekajcie. To jest wspomniane. December 5th. Nie pamiętam teraz, który mamy dokładnie teraz dzień. Więc zakładam, że... Wydaje mi się, że to był miesiąc.
Więc czy ona w takim razie 3 miesiące była po wypadku, zanim potrzebowała tej operacji? Możliwe. Niemniej, teraz by to miało sens, dlaczego musiałby ukraść ten program, żeby go sprzedać, żeby zapłacić za operację Violet, przepraszam. Czy Violetty. Okej. Okay. I to jest bardzo łatwe. Czyli znowu będziemy tutaj szli w stronę wezwania Violetty. A, okej, okay, nie, ważne. Czyli ta operacja musiała być ufundowana pewnie przez jej pradziadka. Ale pradziadek wymagał pieniędzy od Tigra po czasie. Czyli on jakby był zadłużony u tego dziadka. Ma to sens. And when the payment was due last month. Proszę bardzo, tak, czyli... Okej, czyli to był mój błąd. Ja myślałem, że on zapłacił na miejscu, z miejsca ten milion. Nie, on był po prostu jakby miał dług. Osobiście uważam, że bardzo spoko on wygląda w tym garniturze. Ja osobiście bym w nim sam chodził. O, w końcu użyję jej nazwiska. Ten jak się opluł w ogóle. Ojej, na tego nie spodziewał. Piękne. A ja się trochę boję o Phoenixa, co się z nim stanie z te dwie epizody. Patrzę na to, że on teraz następuje brutto na odcisk na dobrą sprawę. Okej, czyli w ten sposób próbują z tym iść, czyli nie, że on ukrył te pół miliona i tę płytę, tylko chciał cały czas dostać tę płytę, ze względu na to, że ona kosztowała aż milion. Przepraszam. I ze względu na to chciał go otruć. Bo normalnie w takim razie pewnie gdyby tamten nie wygrał tego pół miliona, wziąłby po prostu płytę i by sobie ją sprzedał, tak? To jest moim zdaniem scenariusz, który tutaj proponuje Phoenix. To jest bardzo nieprawdopodobna wręcz teoria, ale cóż. Szczególnie patrząc na to, jak Tigre wygląda, ja naprawdę nie wierzę, że ci ludzie są aż tak ślepi. Oczywiście, że on z nim współpracował. Zresztą ustaliliśmy już. W sensie, nie zdążył nic powiedzieć, tylko się Tigre od razu odpalił. Okej, a co ma na tę Tigre rzucić? Czy ma na zamiar odbić? If I did something crazy like that, I would leave a trail as bright as my shirt. Czy on będzie próbował nam udowodnić, że on... jak ja mogę się do kogoś przebrać?
Okej, wydaje mi się, że to będziemy mogli odbić. Bo my już to zrobimy, bo tak naprawdę on już tutaj... on już tutaj coś takiego próbował zrobić, czyli możemy spróbować to udowodnić, że... Przepraszam, wybaczcie. Jeszcze raz, lag mózgu. Moje zdanie w ogóle nie miało sensu. Będziemy próbować prawdopodobnie teraz udowodnić, że on kiedykolwiek próbował się za kogoś przebrać i go udawać. Okay, what was this trick you say Mr. Tigre performed to frame the accused? Będzie to. Jestem tego nie ma pewien. Co, żeby to nie było to? Okej, już takiego derpa złapałem. Naprawdę? O kurde, okej. Okej, myślałem, że... Okej. To mnie teraz zaszokowało. Naprawdę? Nie chodzi o to, żebym pokazał, że... Okej, muszę... Muszę w takim razie wczytać, ale... Czekajcie, co... Ej, Jezu, ale będę musiał teraz... Ale będę musiał teraz wczytać. Ja mam 13 minut do nadgonienia minimum, moi drodzy. Okej, moi drodzy, no i jesteśmy z powrotem. Ale... Ale naprawdę, szczerze... Co, będę musiał pokazać tę odznakę w takim razie, jeśli nie tamto? Nie wiem, pokażę tę odznakę. Trochę się z tym nie zgadzam. Uważam, że to powinno iść w drugiej kolejności, w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw powinniśmy pokazać, że... Pokazać, ej, uważam, że on się przebrał za mnie. Ponieważ wszyscy pamiętają to, ten jego akcent, jego opaleniznę, jak to było określone. I dopiero potem udowodnić to odznaką, a nie w drugiej kolejności. Trochę mi się nie podoba kolejność tutaj. What an insult to think anyone could be fooled by such a childish imitation. Cóż. Tak. Uważam, to powinno iść w odwrotnej kolejności, niż to będzie rzeczywiście szło. Patrzcie, jaki miły się nagle zrobił. Opcja jaka jest, to pokażemy teraz tę gazetę, tak? I poniekąd tak naprawdę ma tutaj gadał rację.
Okay, one more piece of evidence and maybe I could get Maggie off the hook. To jest coś, do czego będzie nam pewnie Gumshoe tutaj wejdzie i powie: ej, mam to, mam to. Mam odciski palców, jestem w stanie to udowodnić. Żebym miał rację. Oczywiście, podoba mi się ten Gumshoe, który wygląda. Przyniosłem wam jedzenie. Jest. Takie dosłownie tak to wygląda. No i doszło do przerw? Okej, to jest aż dziwne. Okej, okay, całe szczęście. Bo już się będziesz nam powie, nie do końca. Dobra, pięknie, mamy to w takim razie. Doesn't make any difference who sprints are on that battle now. Trochę tak, trochę to, w sensie, powiem w tym, że teoretycznie on miał nie być to w ogóle zamieszany, tak? Ale fakt, że jego odciski są na tej butelce, oznaczają, że musiał gdzieś dotykać Lena, tak? I że jest to w pewien sposób przynajmniej zamieszany. Nadal to nie udowadnia, że go otruł, ale wydaje mi się, że to wystarczające, żeby stwierdzić, że był to jeszcze bardziej zamieszany. I spróbować przycisnąć to jeszcze dalej. Wydaje mi się, że też fakt, że ona tam została znaleziona potem w kuchni jest czymś ważnym, ale... pominę ten aspekt. Ja mi szkoda Gumshoe po tym wszystkim, ponieważ rzeczywiście on ciężko pracował i jestem w stanie zrozumieć jego wewnętrzną walkę ze sobą i wewnętrzny ból po tym, jak to przyniósł i okazało się, że w ogóle się do niczego nie nadaje. Po tych wszystkich porażkach, które odniósł, tak? W momencie, kiedy było to najbardziej potrzebne. To jest, na spokojnie na pewno może zostać wrzucone jako materiał dowodowy, natomiast czy to będzie aż tak bardzo ważne, jak to zostanie odebrane, to już jest inna sprawa. Okej, no i to jest oczywiście nic nowego, będziemy się pokazać tę butelkę.
Okej, okay, Gadu teraz powinien się odpalić, powiedzieć, no i co z tego, że są na tym jego odciski, prawda? Czy on ma zamiar powiedzieć Tigrę, że tam się znajduje trucizna? To jest nielegalne. Pomijając to wszystko, co zrobił do tej pory Tigrę. Jeśli by to zrobił... Jeśli teraz powiem, że ono zawiera... Jeśli powiemy, że to zawiera cyjanek potasu, to jest nielegalne. Ja wiem, że musimy to zrobić. Jestem tego niemal pewien, że musimy to zrobić. Ale to jest nielegalne. Totalnie. Chyba, że jak mu powiemy, że to zawiera cyjanek potasu i on się obudzi i powie, że nie, że tak nie było. Że to wcale nie jest ten, tylko medykament. To jest nielegalne. To co robi Phoenix, jest nielegalne. To, co zrobiliśmy, jest nielegalne. Gadu się tutaj powinien włączyć. I to się przyznał. Ale gdyby nie to, że pozwoli na to, żeby Wright tutaj go dalej egzaminował w pewien sposób, bo to by się skończyło bardzo źle dla Wrighta. Bardzo... Mam wrażenie, że mógłby zostać zawieszony, a przynajmniej dostałby karę. Tak nie można robić. To jest, z tego, co mi się wydaje, jest nielegalne. Przynajmniej w sądach w Europie, nie wiem, jak jest poza Europą. On w tym momencie się przyznał i chyba dopiero teraz ogarnie, co powiedział. Nie mógł po prostu wiedzieć, co było w butelce. Przynajmniej wcześniej. Nie mógł wiedzieć, jaka jest to butelka, jeśli by jej nigdy wcześniej nie widział. Ale to, co zrobił Phoenix, jest nielegalne, jestem tego niemal pewien. Kuś mi, żeby skończyć tę rozprawę jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Co on teraz ma zamiar zrobić? Ja wyglądał jak jakiś goryl, w tym momencie bardziej niż jak tygrys. Właśnie zgasło światło. I sent my 17th cup of coffee just for you. Zamień, czyli co, to jest koniec? Czemu zliczyłem, że jeszcze coś będzie w związku z Violet tutaj?
A moi drodzy, spróbujmy zakończyć w takim razie jeszcze w tym odcinku. Mam nadzieję, że to nie zajmie zbyt długo. Coś, co jeszcze nie wyszło na jaw, co by się tutaj przydało określić, to i w jaki sposób odciski palców Mai znalazły się na butelce. Co byłoby dosyć łatwe do udowodnienia, pewnie byśmy powiedzieli, że ej, okej, jak była w kuchni, to pewnie musiał nam pomóc Armstrong, wezwalibyśmy go, byśmy zapytali, jak się znalazły odciski palców na butelce. On ją zabrał do kuchni, pewnie podotykał jej ręką tej butelki, wsadził jej w kieszeń fartucha i na tym by się to pewnie wszystko skończyło. I oto, moi drodzy, zakończenie tej rozprawy. Hurra! Teraz jedynie będziemy musieli jeździć w opancerzonej ciężarówce. Myślę, że chcę jeszcze zobaczyć tę końcówkę, bo jeszcze ja mówię, chcę i dać te paróweczki z ryżem. Ej, przepraszam, wrócił nasz kochany Gamszu. Albo i nie. Już sobie poszedł. A nie, jednak wrócił. Wydaje mi się, że Gamszu bardzo często próbował to udowodnić. Poza tym jego zdaniem to nie było to, żeby powiedzieć, że ej, jego zdaniem ona była niewinna, tylko jego zdaniem jest przedstawienie tego, co wiedzą. That wasn't even of any use. To jest kłamstwo, gdyby nie ta butelka, nie udowodnilibyśmy Tigrę tego, co zrobił. Mam wrażenie, że Birdie jest rzeczywiście zbyt ostra dla Gamszu. Ale ona jest uparta, ja dole. Po prostu mam jej tak dosyć. To jest tak bardzo nielogiczna osoba, która w ogóle nie myśli o tym. Jako była policjantka, w ogóle nie myśli o tym, co detektyw musi robić. Jakie są jego zadania. Nie, on nie wątpił, ba. Po prostu mam jej tak dość. Jezus, już wypieprzaj. Przepraszam, ale naprawdę, o, już niech ona sobie stąd pójdzie. I will give her a little present to celebrate her freedom. Proszę bardzo, ktoś się stał głodny. No i dobra, moi drodzy, proszę bardzo. Maja, jak się patrzy, jakby chciała jej sama zjeść te wszystkie paróweczki. To jest pewnie jedyne z tego całego epizodu dostaniemy. W ogóle ta Maja tego kropnie wyglądała przez to, że jest zasłonięta przez moją kamerę i Phoenixa pode mną. Możliwe. Może się jakoś z
gam rzeczywiście zwiążą. Podobało mi się, że tam był tylko widelec, a nie było pałeczek. Szczerze mówiąc, spodziewałem się pałeczek, patrząc na to. Ja wiem, że to jest połączenie Ameryki i Japonii, ale spodziewałem się bardziej właśnie pałeczek tam, bo osobiście ja na przykład rycz, jeśli jem, to jem w tym momencie już ekskluzywnie pałeczkami od paru lat. Tak, moi drodzy. Ale to by było na tyle póki co. Dziękujemy bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówkę rozwój kanału. Zobaczymy się w takim razie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego, już jutro. I hej!